Szczęść Boże, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w sanktuarium błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, w domu generalnym sióstr służebniczek niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Jesteśmy w miejscu, gdzie są doczesne szczątki naszego założyciela Edmunda Bojanowskiego, fenomena w kościele katolickim. Świecki mężczyzna, nie ksiądz, nie zakonnik, założył w 1850 roku żeńskie zgromadzenie. Powołał mocą Ducha Świętego, za natchnieniem Bożej łaski, zgromadzenie sióstr służebniczek Maryi. Pragnął, aby każda siostra służebniczka, jak Maryja, służyła dzieciom, ubogim, chorym, tak jak założyciel, który całe swoje życie oddał właśnie tym najbardziej potrzebującym. Tutaj każdego dnia w naszym sanktuarium modlimy się, aby właśnie Edmund Bojanowski patronował nam wszystkim, aby jego oddanie każdemu, od najmniejszego do najstarszego, było błogosławieństwem i aby każdy z nas, czy żyjący w kapłaństwie, w życiu zakonnym, czy w stanie świeckim, tak jak nasz założyciel, kochał coraz bardziej Boga i służył drugiemu człowiekowi, oddając każdy swój dzień Matce Bożej. Zapraszamy Was bardzo serdecznie tutaj do tego miejsca, aby u grobu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego upraszać wszystkie potrzebne łaski dla dzieci, chorych, cierpiących, dla rodzin, którym patronuje błogosławiony Edmund Bojanowski. Edmund Bojanowski był literatem, miał zacięcie literackie, więc jego pisanie go nie męczyło po prostu. Więc pisał dużo listów, dużo korespondował. Pisał dziennik codziennie, w którym zapisywał, co robił, o której wstał, że był na modlitwie, ile zapłacił robotnikom, ile kto ofiary przyniósł, rachuneczki, wieczorem kogo spotkał, do kogo list napisał, co w tym liście napisał. Także i dlatego mamy taką wielką spuściznę historyczną. I oczywiście oprócz tego, że napisał nam reguły dla sióstr, to oczywiście napisał program pracy z dziećmi. Program wychowawczy, który do dzisiaj funkcjonuje w naszych wszystkich ochronkach, w naszych wszystkich przedszkolach, co też pokazuje, jakim był fenomenem. W XIX wieku napisał taki program wychowania, którym możemy żyć i żyjemy. Dzisiaj wychowujemy przyszłe pokolenie Polaków, co było bardzo ważne dla ojca Edmunda. Bóg, honor, ojczyzna w duchu i służbie Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Kim jest dla mnie Edmund Bojanowski? Jest przede wszystkim moim ojcem założycielem. Ale jest to człowiek, z którego czerpię cały czas, a szczególnie ujmuje mnie swoją prostotą i taką zwykłością życia. To była osoba świecka, mężczyzna, który w XIX wieku zaangażowany w życie Kościoła, wyczuwał jego potrzeby, ale przede wszystkim wyczuwał potrzeby człowieka. I to małego człowieka, w którym widział zalążek przyszłego narodu. Dlatego natchniony Duchem Świętym zajął się wychowaniem tego pokolenia. Jako osoba jest pełna takich cech, które mnie pociągają. Wrażliwość na drugiego człowieka właśnie i między innymi, a przede wszystkim właśnie prostota, jak wspomniałam. Taki umiejętny, piękny sposób sakrum i profanum łączył. Widać to w jego dzienniku, który pisał codziennie, sumiennie i opisywał rzeczy zwykłe, codzienne i wplatał to swoje życie duchowe, swoją modlitwę i to z jednakowym jakby przejęciem. Dzisiaj byłem u Komunii Świętej, co było też w Kościele, a on często przyjmował, w XIX wieku w Kościele nie przyjmowało się codziennie Komunii Świętej. I był u spowiedzi, byłem u spowiedzi, pisze, a tu nagle byłem na targu, ale spotkałem siostry, które chciały tam kupić na przykład jakieś prosię, bo dostały ofiarę od jakiegoś ziemianina na utrzymanie. I myślę, że w tym właśnie jako osoba świecka jest wzorem takiego całościowego życia ludzkiego, w którym mieści się szarość trosk codziennych z odniesieniem tego do Pana Boga,
chodzeniem nogami po ziemi, a sercem i głową w niebie. Zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, a nic Cię nie ominie.